Dzień dobry. Chciałabym Państwa przywitać na konferencji poświęconej Centrom Zdrowia Psychicznego. Centra Zdrowia Psychicznego, Szybka Pomoc Blisko Domu. Ja się nazywam Katarzyna Szczerbowska, jestem rzecznikiem Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i osobą chorującą na schizofrenię, czyli z doświadczeniem kryzysu psychicznego, asystentką uzdrowienia. I tutaj ze mną jest moja pani kierownik, czyli dr Anna Depukat, kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Witam Państwa serdecznie. Pani dr Anna Mosiołek, która jest kierownikiem nowo powstającego Centrum Zdrowia Psychicznego typu B i opowie nam, co to jest Centrum Zdrowia Psychicznego typu B. I ona też współtworzyła Centrum Zdrowia Psychicznego przy pewnie znanym Państwu Szpitalu Tworkowskim. No i jest też doktor Joanna Krzyżanowska-Zbucka, która prowadzi sekcję środowiskową przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. I też oprócz tego założyła fundację F kropka, w której działają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w której jestem w radzie tej fundacji. Tutaj jest też mój kolega Krzysztof Rogowski, który jest w zarządzie, też osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. I pani doktor prowadzi oddział zapobiegania nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I tutaj przy okazji chciałabym powiedzieć, że my tutaj opowiemy, specjaliści opowiedzą Państwu, na czym polegają Centra Zdrowia Psychicznego, jaką pomoc można dostać i co się teraz dzieje w tym programie, ale tutaj na widowni też mają Państwo ekspertów przez doświadczenie, asystentów uzdrowienia. Jeżeli będą Państwo chcieli z nimi porozmawiać, to zapraszam. Jeszcze tak tytułem wstępu powiem takie Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, czyli Centra Zdrowia Psychicznego. To są takie miejsca, w których można dostać pomoc natychmiast. Wystarczy przyjść. Gdzie są? Można sprawdzić na stronie czp.org.pl. Mają też profil pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. W każdym z tych centrów porozmawia z osobą, która się zgłasza po pomoc, psycholog w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym. To jest miejsce intymne, pokój, nie jakaś recepcja. I na podstawie tej rozmowy ruszy plan leczenia. Jeżeli sytuacja jest pilna i wymagająca natychmiastowego wsparcia, pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin, a często rusza szybciej. I ta pomoc jest bardzo zróżnicowana, dostosowana do przypadku. Ale więcej opowiedzą tutaj panie. I chciałabym poprosić o to, żeby konferencję otworzyła pani dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka i powiedziała nam, czym jest leczenie środowiskowe, jakie można dostać w centrum. W ogóle, co to jest za idea i po co po co nam to leczenie? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę Państwu trochę powiedzieć na temat leczenia środowiskowego, czyli takiego nowoczesnego podejścia do leczenia psychiatrycznego, które staramy się opierać na środowisku właśnie pacjenta, a nie na, jak do tej pory w większości naszego kraju, na takim, na szpitalu psychiatrycznym. Rzeczywiście do tej pory, no jeszcze te kilka lat temu, zanim ruszyły pierwsze centra zdrowia psychicznego, żeby dostać pomoc w nagłym wypadku, no to pacjent miał do wyboru pogotowie ratunkowe, które no też musiało jakoś ogarnąć sytuację, albo izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I tak nadal niestety w większości naszego kraju jest, ale po wielu latach starań różnych środowisk ruszyła reforma w formie pilotażu i no już o tym pewnie Państwo słyszeliście dosyć długo. I to daje nam nadzieję, że będzie można leczenie psychiatryczne prowadzić no, z czasem w Polsce tak, jak ono powinno być prowadzone, czyli bez wyjmowania człowieka z jego środowiska. Czasami można to zrobić bez hospitalizacji. Czasami ta hospitalizacja jest konieczna, ale też dobrze by było, żeby ona się nie odbywała w jakimś odległym szpitalu psychiatrycznym, które one są zwykle były umieszczane na obrzeżach miast i to są takie duże ośrodki. Wydaje się, że na takim
optymalnym rozwiązaniem jest oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym i też bardzo do tego dążymy i zdaje się, że mam takie poczucie, że jest taka świadomość, że to jest właściwe podejście. Czy oddział psychiatryczny jest w szpitalu, gdzie są jeszcze innego rodzaju oddziały i pacjent psychiatryczny wymagający leczenia somatycznego, tę pomoc też dostanie od razu. No a też ta psychiatria nie jest traktowana jako jakaś inna dziedzina medycyny, inna, mniej wymagająca, ponieważ jest to dziedzina bardzo wymagająca wbrew pozorom i nie wystarczy tutaj tylko dobre słowo i spojrzenie rozumiejące. Musimy czasami bardzo wiele badań przeprowadzić, bardziej lub mniej specjalistycznych, żeby pacjenta dobrze leczyć. Natomiast to, o czym my teraz rozmawiamy, czyli o takiej opiece środowiskowej, to jest opieka taka podstawowa. Mówimy o reformie podstawowej opieki psychiatrycznej. Psychiatria potrzebuje reformy nie tylko tej podstawowej opieki, tylko w ogóle. No właśnie ta specjalistyka też potrzebuje takiego unowocześnienia i ustrukturyzowania. No i nasze środowisko próbuje się tym już od jakiegoś czasu zajmować, żebyśmy mogli naszych pacjentów leczyć tak, jak oni tego potrzebują, szybko, w miarę możliwości, jak najszybciej, bo wiadomo też, że im krótszy okres nieleczenia każdej choroby, czy somatycznej, czy psychiatrycznej, tym lepsze rokowanie. Co by to nie było, czy to jest zapalenie płuc, czy to jest psychoza, czy to jest nerwica, im szybciej pomoc uzyska człowiek, tym lepiej. I żeby tę pomoc szybko mógł uzyskać, to jest po pierwsze dostępność tej pomocy konieczna i to w ramach tej reformy staramy się zapewnić, ale też i dlatego media zapraszamy na różne takie nasze spotkania. Też jest potrzebna zmiana podejścia do takiego zjawiska, jakim jest chorowanie na choroby psychiczne czy doświadczanie kryzysów psychicznych. Bo jeżeli ludzie się przestaną wstydzić tego, że mają problem emocjonalny, psychiczny i zaczną po tę pomoc korzystać, no to będzie zaczną z tej pomocy korzystać, szukać tej pomocy i ją znajdować, to wtedy będzie to z korzyścią dla całego społeczeństwa. Więc bardzo pracujemy, między innymi w naszej fundacji, dziękuję, że pani Katarzyna o niej wspomniała, staramy się pracować nad taką zmianą wizerunku osoby chorującej czy osoby po kryzysie i co za tym idzie całej psychiatrii, bo ja mam poczucie, że stygmatyzowani nie tylko są nasi pacjenci, ale też i my jako profesjonaliści i psychiatria jako dziedzina. Więc ta zmiana jest potrzebna na bardzo wielu poziomach, od takiej zmiany organizacyjnej opieki psychiatrycznej, prawda, przez zmianę też myślenia o zaburzeniach psychicznych i myślenia o tym, jacy to są ludzie, czego potrzebują ich rodziny, bliscy i stworzenie takiego środowiska sprzyjającego szukaniu pomocy, jeżeli to się wydarzy. Z badań takich o populacji ogólnej ostatni EZOP, czyli takie badanie występowania zaburzeń psychicznych w naszej populacji, pokazuje, że no te 23% spośród nas albo już miało problemy, albo właśnie ma, albo będzie miało, czyli jest takie hasło kiedyś co czwarty z nas, no prawie co czwarty z nas może mieć problem, więc naprawdę bardzo potrzebujemy Państwa pomocy mediów, żeby o tym mówić, żeby przestać stygmatyzować osoby chorujące i żeby mogli oni tę pomoc szybko uzyskać. Do tego dążymy. To jeszcze chciałabym uzupełnić tutaj, że to są badania, które zrobiono przed pandemią. Pandemia to był taki czas, kiedy my byliśmy izolowani. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka i po prostu mamy mózg relacyjny, potrzebujemy być wśród ludzi. Więc bardzo wielu z nas teraz cierpi na stany lękowe. Poza tym pandemia nas wybiła też z rytmu życia i to też generuje kryzysy. I jeszcze chciałabym, nawiązując do tej psychiatrii środowiskowej, czy leczenia środowiskowego, czy systemu ochrony zdrowia psychicznego środowiskowego, że to jest leczenie oparte na więziach i na zasobach pacjenta. I chodzi w nim o to nie tylko, żeby
opanować objawy choroby, na co pozwala szpital w sytuacjach zagrożenia życia i on jest konieczny, bywa, że jest konieczny, tylko żeby tak wzmocnić pacjenta w jego otoczeniu, w jego kontekście, żeby on mógł być wśród nas, zgodnie z definicją zdrowia psychicznego, którą bardzo lubię powtarzać, żeby mógł kochać i pracować. Uważam, że praca jest bardzo terapeutyczna, bo pomaga nam się spełniać, pomaga mieć poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, mieć pieniądze na życie. I między innymi w centrach zdrowia psychicznego też są takie wsparciowe programy w poszukiwaniu pracy, w znalezieniu pracy. Ludzie, którzy wchodzą, tacy z dużymi trudnościami ze zdrowiem psychicznym, którzy wchodzą do centrum, określają swój cel. To często, tym celem często jest znalezienie pracy, znalezienie miłości i cały tabun ludzi pomaga w osiągnięciu tego celu, bo tam są psychiatrzy, jest pomoc medyczna, są pielęgniarki, są terapeuci i psychologowie, są też asystenci zdrowienia, czyli osoby po kryzysie, które pomagają odnaleźć tą siłę w sobie, żeby zdrowieć, bo ciężki kryzys psychiczny polega na tym, że trzeba znaleźć siłę w sobie, motywację, moc do tego, żeby o siebie zawalczyć i to bardzo cenne jest wtedy wsparcie kogoś, kto przez to przeszedł i sobie z tym poradził. I też są właśnie doradcy zawodowi. Tutaj bardzo liczymy na wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tym, żeby takie osoby można było łatwo zatrudniać w centrach, żeby też była taka współpraca międzysektorowa. No i centra zdrowia psychicznego, w których jest pomoc i oddział dzienny, i oddział całodobowy, i zespołu leczenia środowiskowego, czyli takie grupy, które jeżdżą do pacjentów, do domu. Na przykład w Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie jest aż 11 takich zespołów leczenia środowiskowego i tam naprawdę spada liczba hospitalizacji, bo pomoc można dostać w domu, w rodzinie. I centra też się sieciują, to jest bardzo ważne, one, bo chodzi o to, że no, nas uzdrawiają więzi, relacje. Chodzi o to, żeby ludziom, którzy no, wypadli lub przez kryzys z takiego życia społecznego, pomóc odbudować przyjaźnie, jakieś kontakty, więc są centra, które współpracują z domami kultury. Oczywiście większość z nich, właściwie chyba wszystkie, współpracują z pomocą społeczną. Też z władzami lokalnymi. Bardzo apelujemy o to, żeby władze lokalne wspierały centra też finansowo, bo jeżeli będzie jakoś też takie wsparcie dodatkowo, to będzie można zrobić więcej rzeczy. Na przykład tutaj jak byliśmy na wizytacji w Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, to prowadzący je pan profesor Michał Lewsterowicz mówił, że on by bardzo chciał zrobić takie wsparcie seksuologiczne albo wsparcie dla par, czyli taką terapię związku. No i też ważne, ciągle jesteśmy pytani o pomoc dla dzieci, też ważne jest to, żeby sieciować się z tymi ośrodkami, które pomagają dzieciom, tak żeby na przykład jak trafia chorujące dziecko, czy z jakimś problemem, często może się okazać, że rodzic też ma problem i że trzeba współpracować, żeby pomóc całej tej rodzinie. To leczenie środowiskowe właśnie oparte na więziach, oparte na przyjaźni, oparte na miłości, gdzie nie tylko właśnie to opanowanie objawów choroby. I chciałabym tutaj poprosić panią dr Annę Mosiołek, żeby nam opowiedziała o tym, czym jest to centrum typu B, w którym, które ona tworzy. Witam państwa. Jakby stworzyłam centrum typu A, czyli takie klasyczne centrum, które nam się kojarzy w ogóle z Centrum Zdrowia Psychicznego, które również w swojej strukturze zawiera oddział całodobowy i to było centrum na bazie szpitala psychiatrycznego. Natomiast tak naprawdę nie jest możliwe na terenie Polski stworzyć tylko centrów typu A, dlatego że powierzchnia Polski jest ogromna i są takie miejsca, gdzie dostęp do szpitala jest no nieco utrudniony albo niezasadne jest tak naprawdę tworzenie jakby miejsc takich hospitalizacyjnych przy centrum, bo chodzi tak naprawdę o to w tej idei Centrum Zdrowia Psychicznego czy Psychiatrii Środowiskowej, żeby tej hospitalizacji było jak najmniej, żeby ta pomoc była
tak bardzo elastyczna, skoordynowana w miejscu zamieszkania pacjenta, żeby trochę działać prozdrowotnie, prewencyjnie, żeby nie dochodziło do tych hospitalizacji, więc ideą naszego centrum jest stworzenie hostelowych miejsc interwencyjnych, czyli jak będzie pacjent w kryzysie, to żeby mógł trafić do takiego miejsca i żeby jakby nie była konieczna hospitalizacja psychiatryczna. Jak tutaj panie mówiły, ta hospitalizacja bywa niezbędna i tutaj czasami nie da się jej uniknąć. Ja przez całe życie byłam związana ze szpitalem, więc zdaję sobie z tego sprawę. Ale jednak też wiem, że wszystkie oddziaływania takie prozdrowotne, takie bardzo elastyczne podejście do pacjenta, bycie z pacjentem w miejscu zamieszkania, tworzenie jakby sieci wsparcia dla niego jest tutaj niezwykle istotne i wielu tych hospitalizacjom zapobiega. To, co jakby w naszym centrum B w powiecie piaseczyńskim chcemy jeszcze stworzyć takiego, no, mam nadzieję, że nowatorskiego, to właśnie to takie sieciowanie i chcemy nasze centrum sieciować z centrum, czy środowiskowym centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dlatego że często jest tak, że cała rodzina, cały system wymaga pomocy i to są i dzieci, i dorastająca młodzież, i osoby dorosłe, więc nie da się wyjąć odrębnie dzieci, nie da się wyjąć odrębnie dorosłych. Wszystkich chcemy traktować jak system i wszystkim kompleksowo udzielać pomocy, więc tutaj zakładamy taką ścisłą współpracę z Centrum EZRA UKSW. No i teraz chciałabym poprosić panią dr Annę de Pokat, która, no powiem wam, że heroicznie pracuje na rzecz tego programu. Po prostu cały czas jest w pracy, cały czas jeździ, odwiedza centra, odwiedza z pracownikami biura, ale też sama. I no, kontaktuje się dużo z Ministerstwem Zdrowia, z NFZ-em. Jest takim naprawdę ogromnie oddanym rzecznikiem tego programu i tutaj też chciałabym zaapelować, no żebyście wszyscy państwo nas w tym wspierali, bo informując o tym, pomagacie nam, bo tutaj chciałabym zaznaczyć, że centra są dla wszystkich, w sensie każdy człowiek z problemem o podłożu psychicznym może tam przyjść, chociażby po to, żeby porozmawiać, czy sam, czy z bliskim. To może być bezsenność, to może być problem z koncentracją, to może być jakiś stany lękowe, to może być trudna sytuacja, z którą sobie nie radzimy, żałoba, utrata pracy. Jak wiemy, no po prostu utrata pracy może być totalną traumą. I też chciałam zaznaczyć, że Centra Zdrowia Psychicznego to jest taka podstawowa opieka, która nie jest adresowana do osób uzależnionych. Adresowana do osób dorosłych, ale nie uzależnionych. Dla osób, które są uzależnione, są po prostu specjalne miejsca. Jest ich bardzo dużo, gdzie można dostać specjalistyczną pomoc. To też teraz będzie ulegało reformie, ten system pomagania osobom uzależnionym. Bardzo proszę panią doktor o opowiedzenie nam jeszcze tutaj o centrach więcej. Dziękuję bardzo pani Katarzyno i bardzo dziękuję. Ja sobie tak myślałam, słuchając teraz koleżanek, że warto, żeby państwo jakby zrozumieli, na jakim teraz jesteśmy etapie. Dlatego, że to jest trochę taki etap, gdzie wszystkie ręce powinny być na pokładzie i powinniśmy naprawdę wspólnie zacząć działać na rzecz zdrowia psychicznego. Ja bym zaczęła trochę od tego, o czym mówiła pani Katarzyna, że my tak naprawdę znaleźliśmy się jakby w takim kryzysie, jeżeli chodzi w ogóle o kryzys populacyjny i społeczeństwa. Znaczy mieliśmy tak naprawdę wiele różnych problemów i dość archaicznie zorganizowany system opieki psychiatrycznej w zakresie właśnie zdrowia psychicznego. I na to wszystko jeszcze nałożyła się pandemia i kryzys związany z działaniami wojennymi. Czyli tak naprawdę coś, co jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego, czyli poczucie bezpieczeństwa, w różnych obszarach zostało w sposób istotny naruszone. Więc jakby to wyzwanie związane z transformacją systemu jeszcze trafiło na takie wyzwania populacyjne. W związku z tym to, co jest dla nas kluczowe, to przyspieszenie w zakresie realizacji reformy. My trochę nie mamy czasu
żeby w sposób ewolucyjny przez wiele lat zmieniać ten system, dlatego że te potrzeby, one eskalowały w ostatnich latach, a potem miesiącach, a Centrum Zdrowia Psychicznego jest taką formą organizacyjną w zakresie tej opieki psychiatrycznej na pierwszym poziomie referencyjnym, która dzięki swojej elastyczności może odpowiedzieć na różne wyzwania w zakresie zdrowia psychicznego, które aktualnie nas dotykają. Więc zbierając to, o czym tutaj panie mówią, my mamy tak naprawdę możliwość po pierwsze szybkiej i dostosowanej do potrzeb pacjenta pomocy. Dlatego, że państwo wiecie, co to znaczy, kiedy my potrzebujemy tu i teraz pomocy, bo jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie, a ta pomoc jest nam oferowana za kilka miesięcy. Za kilka miesięcy dla mojego aktualnego kryzysu to może być za późno. I tutaj mamy przed sobą też wielkie wyzwanie w zakresie ratowania życia ludzkiego. Bardzo rzadko mówimy o tym, że tak naprawdę kryzysy psychiczne, one często też prowadzą do śmierci. I dlatego bardzo ważnym jest, żebyśmy w tym momencie, w którym wydaje nam się, że nikt i nic nie jest w stanie nam pomóc, mieli tą ofertę pomocy, która pokaże, że tak nie jest. Że są eksperci, którzy wspólnie mogą się pochylić i razem jest dużo łatwiej znaleźć rozwiązania. I to dzieje się w centrum. My mówiliśmy dzisiaj o punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym. Zachęcamy, żeby nie tylko osoby, które mają kłopot, ale też osoby, które po prostu chcą się dowiedzieć, jak pomóc najbliższym, przychodziły, zgłaszały się, bo czasem jedna rozmowa pomoże nam jakby wesprzeć naszego bliskiego w sposób angażujący go w kierunku takich zachowań prozdrowotnych. My czasem po prostu z racji na taką nieuwagę zaczynamy też jakby przełamywać swoją odporność, tak? Jakby przeciążamy się na co dzień i jesteśmy w takim kryzysie, kiedy już nic więcej nie udźwigniemy, a wydaje nam się, że pomocy dla naszych problemów nie ma. W Centrum Zdrowia Psychicznego nie tylko będziemy mieć wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, ale będziemy mieć też klub pacjenta, będziemy mieć grupy samopomocowe i dzięki temu, o czym tutaj dzisiaj już dużo, czyli też takiemu sieciowaniu i współpracy, będziemy mogli tak naprawdę skorzystać z naszej lokalnej oferty. Polska jest bardzo różna i to, co jest teraz największym wyzwaniem programu pilotażowego, to poprawa dostępności, równości i jakości oferty w zakresie całego kraju, ale dzięki temu, że Centra Zdrowia Psychicznego znają uwarunkowania lokalne, to nawet w obszarach, w których ta opieka psychiatryczna nie jest wystarczająco rozwinięta i stąd właśnie to nasze, ta odpowiedź, czyli centra typu B, możemy tak naprawdę skorzystać już z dobrych doświadczeń czy praktyk, które w tym rejonie były dotychczas dostępne. Być może bardzo dobrze działa świetlica, która jest świetlicą przy Domu Kultury. Być może dobrze działają jakieś organizacje pozarządowe, które realizowały swoje programy w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Być może mamy inne dostępne już formy pomocy. Przez tą współpracę z szeroko rozumianym oparciem społecznym my możemy uruchamiać też takie działania w zakresie zdrowia psychicznego, które będą służyły zdrowieniu. I to, co było też bardzo ważne, o czym mówiła pani dr Krzyżanowska-Zbucka, my chcemy jakby pokazać, że to leczenie środowiskowe, lokalne, które jest szybkie, kompleksowe i dostępne, to jest jeden z elementów kompleksowej pomocy. Często my będziemy wymagali oddziaływań specjalistycznych, ale w Centrum Zdrowia Psychicznego są eksperci, którzy pomogą w ustawieniu takiego optymalnego planu leczenia i wsparcia i skorzystania z tych form specjalistycznej pomocy, która na tym etapie mojego chorowania, potem zdrowienia jest konieczna do uruchomienia. Będziemy mieć leczenie uzależnień, będziemy mieć w systemie przecież cały system terapii nerwic, zaburzeń osobowości.
uruchamiamy leczenie podwójnych diagnoz, pochylamy się w środowisku szeroko rozumianym nad programami specjalistycznymi, koniecznością uruchomienia też innych form biologicznego leczenia. Nowoczesna psychiatria to nie tylko farmakoterapia, nowoczesna psychiatria biologiczna to magnetoterapia, to stymulacje, to wlewy ketaminowe w lekoopornych zaburzeniach depresyjnych. My mamy bardzo wiele nowoczesnych form leczenia, które są skuteczne, efektywne i do których wszyscy mamy prawo. I to jest też bardzo ważne, że dzięki tej szybkiej dostępności i tej szybkiej diagnostyce, która będzie możliwa w Centrum Zdrowia Psychicznego, my na tym etapie możemy też szybko skorzystać z tych specjalistycznych form leczenia, które będą dla nas najlepsze. I dlaczego powiedziałam, że wszystkie ręce na pokład? A największym wyzwaniem jest zawsze z etapu pilotażu przechodzenie do etapu perspektywy systemowej. Aktualnie Centra Zdrowia Psychicznego, po aktualnym rozszerzeniu ministerstwa, to 75 Centrów Zdrowia Psychicznego, to jest około 1/3 dorosłych mieszkańców Polski, która, jeżeli wszystkie te centra już się uruchomią, będzie miała dostęp do kompleksowego leczenia psychiatrycznego na tym pierwszym poziomie. To jest bardzo dużo, ale to jest tylko 1/3. Więc dla nas największym wyzwaniem jest, żebyśmy jednak przeszli i centra zdrowia psychicznego, żeby były dostępne w całej Polsce. Żeby to się zadziało, tak naprawdę potrzeba zmian legislacyjnych i etap pilotażu musi zostać zakończony i wdrożony w perspektywę systemową, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, i stąd pani Katarzyna mówiła o tym naszej wspólnej pracy i stworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych i po prostu takiego produktu, który zakontraktujemy, że cała psychiatria na tym pierwszym poziomie to będzie kompleksowa oferta w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeżeli wszyscy wspólnie jednym głosem będziemy teraz jakby pokazywać, jak to jest ważne, jak to też przeciwdziała tak naprawdę inwalidyzacji poprzez tą właśnie zwłokę w udzieleniu leczenia czy pomocy, to tak naprawdę wspólnie uda nam się przekonać wszystkich, że to jest jedyna właściwa ścieżka i że ta kompleksowość w zakresie leczenia jest konieczna do kontynuacji. Ja jeszcze może tutaj dodam, że w kontekście tego wizerunku osoby chorującej psychicznie, że ja powiem Państwu, że osoby chorujące psychicznie to są ludzie po prostu bardzo wrażliwi, często o ogromnym umysłowym potencjale. Jak byłam w szpitalu, akurat byłam zawsze na oddziałach dla ludzi z psychozą, czyli w takich trudnych stanach. I ja takie mam poczucie, że to jest kwiat narodu. Naprawdę, to są po prostu tak cudowni ludzie. Ja nigdy nie doświadczyłam tylu pięknych rozmów o rodzinie, o miłości, o wartościach, o filozofii, o historii, o literaturze. Oczywiście nie wszyscy, bo to jest choroba demokratyczna, każdy może zachorować i to nie jest tak, że tam siedzą, nie wiem, Einstein na Einsteinie, tylko bardzo różni ludzie. Natomiast łączy ich taka głęboka, piękna wrażliwość, która może być ich wrogiem i doprowadzić ich do tego stanu psychozy, albo może być ich przyjacielem i sprawić, że oni po prostu wspaniale twórczo żyją. I ja pamiętam, jak taki chłopak, odwiedziła go mama i taka była smutna i mówiła, a on do niej mówi: Mamo, nikt nie będzie cię kochał tak jak osoba chora na schizofrenię. I to są po prostu ludzie, którzy mogą nam bardzo dużo dać. To nie jest tak, że my zawsze musimy im pomagać. Są sytuacje, w których trzeba im podać rękę, pomóc im, w sensie wzbudzić im tę wiarę w siebie, ale oni mogą być wspaniałymi pracownikami, bardzo solidnymi. Wielu ludzi pracuje po tym doświadczeniu i bardzo się trzymają pracy. I też dzięki mediom możemy pokazać, jaka jest ich prawdziwa twarz. Do tego, do czego też bardzo, bardzo namawiam. No i też chciałabym powiedzieć, że w tych centrach one są bardzo zróżnicowane swoimi programami.
bo to jest pilotaż, więc taki testowanie pewnych rozwiązań, więc są centra na przykład, które mają tematyczne grupy wsparcia, taniec, ciało, sportowa, są centra, gdzie są dietetycy, bo jak być może Państwo wiedzą, no też często te leki tak działają, że trudno jest, że się bardzo szybko tyje, że są centra, gdzie są grupy wsparcia dla bliskich, tak żeby też tym bliskim pomagać. Niestety, tak jak rozmawiałam ostatnio, jak byłyśmy w Rybniku, że tam to są, jest taki okolic Śląsk, górnicy i tam no, często jak ktoś popada w psychozę, to rodzina go odtrąca, nie radzi sobie z tym problemem. Nie rozumie, co się dzieje z tą osobą. Nie dość, że ta osoba nie rozumie, to rodzina też nie, więc taka też edukacja, że to są stany przejściowe, że asystent zdrowienia powie na pewno, jak ktoś powie, że no wiesz, ja tak cierpię, po prostu nie wiem, co ze mną będzie, to on powie, słuchaj, to jest na chwilę, będzie lepiej. I nie wiem, no to może mają Państwo do nas jakieś pytania? Proszę bardzo, proszę się przedstawiać, jeśli to możliwe. Ja chciałbym się spytać, o dziękuję bardzo, chciałbym się spytać o skalę tego problemu, z chorobami psychicznymi właśnie w okresie pandemii i teraz w okresie kryzysu międzynarodowego i kryzysu także gospodarczego, bo od mniej więcej 3 lat polskie społeczeństwo żyje w permanentnym stresie. Natomiast badania, o których Państwo wspominaliście, dotykają tak naprawdę tego okresu jeszcze sprzed pandemii. Więc z jaką skalą problemu przede wszystkim mamy teraz do czynienia? Czy w ogóle wiemy to, czy niespecjalnie? Druga rzecz, w jaki sposób centra zdrowia psychicznego będą kooperować chociażby z placówkami edukacyjnymi? No bo w momencie, kiedy ktoś już zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem i szuka pomocy, no to gdzieś tą pomoc zazwyczaj znajduje. Ale myślę, że trzeba by zacząć od tego, aby no wyciągnąć rękę do tych, którzy nie do końca jeszcze sobie zdają sprawę z tego, że w ogóle mają problem. Tak? Kolejna rzecz, współpraca z ośrodkami, które właśnie przeciwdziałają czy leczą osoby uzależnione. Jak wiemy, często uzależnienia tak naprawdę maskują najróżniejsze schorzenia psychiczne. Czy również taka współpraca jest przez Państwa planowana? Dziękuję. Może ja pierwsza pozwolę sobie odpowiedzieć. Więc tak, badania są aktualnie robione w tym zakresie. Ja podam kilka tylko przykładów, które pokazują, jak niestety pandemia i też aktualny kryzys miały olbrzymi wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Patrząc na przykład na dzieci i młodzież, to przed pandemią, a po pandemii mamy dokładnie dwukrotnie wyższe zgłaszanie się do ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dzieci z problemami w zakresie zdrowia psychicznego. I to, co jest też kluczowe, to niestety mamy nasilenie zaburzeń depresyjnych, mamy nasilenie zaburzeń lękowych, ale mamy też zwiększenie prób samobójczych. Państwo możecie, i to damy jako materiały prasowe, dostępne raporty z tego zakresu. To, co jest bardzo ważne, to jest ta psychiatria dziecięca, którą my w centrach zdrowia psychicznego się nie zajmujemy, ale jest równolegle ta pierwsza pomoc psychologiczna w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, tak zwany pierwszy poziom referencyjny. I równolegle też w całym kraju są stawiane właśnie te poradnie, z ich około 340, żeby właśnie można było tam uzyskać taką pierwszą pomoc. To, co jest najgorsze w tym obszarze, to nie tylko ta utrata poczucia bezpieczeństwa, i to wynika z badań, ale druga rzecz jest taka, brak dostępności na pierwszym etapie pandemii, i to w badaniach wskazano, do form pomocy. Niestety to jest coś takiego, co musimy odrobić lekcję, a mianowicie na początkowym etapie pandemii poprzez brak procedur, tak, taki lęk, który dotknął całe społeczeństwo i też
kłopoty organizacyjne w zakresie opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej, brak tak naprawdę też wypracowanych czy narzędzi zdalnych, jasnych standardów odnośnie udzielania tej pierwszej pomocy psychologicznej. Dzieci, które tak naprawdę przeszły na formę nauczania zdalnego, czyli to, o czym mówiliśmy, zaburzyliśmy tą relacyjność. Dla dzieci relacyjność jest kluczowa. Nie dostały dostępności w zakresie form wsparcia i to wpłynęło w sposób istotny na kryzysy. Oczywiście jest tam jeszcze kilka innych istotnych elementów i to, co jest kluczowe, to jest ta właśnie nasza lekcja, którą teraz chcemy jakby upowszechnić, że dostępność jest kluczowa w zakresie właśnie tego wsparcia, które my musimy zrealizować, bo przy braku dostępności, co było obserwowane w czasie pandemii, te poważne kryzysy, do niestety samobójstw włącznie, one w sposób istotny dotykają no, bardzo dużą część naszego społeczeństwa. I druga część to jest zdrowie psychiczne dorosłych. Tak naprawdę to poczucie bezpieczeństwa, ale też poczucie odpowiedzialności za bliski na poziomie utraty pracy, niepewności o naszą przyszłość, tak, tego kryzysu uchodźczego, z którym mamy teraz do czynienia, konieczności przeorganizowania tak naprawdę myślenia o naszym bieżącym funkcjonowaniu spowodowała, że wielu z nas miało kłopoty w uruchomieniu takich mechanizmów adaptacyjnych, które byłyby efektywne. A my bardzo często zapominamy o tym, że zdrowie psychiczne wymaga takich oddziaływań prozdrowotnych. Znaczy, ktoś ma cukrzycę, to dużo łatwiej jest z taką wiedzą w naszym społeczeństwie, jak powinien funkcjonować życiowo czy prozdrowotnie, żeby przeciwdziałać konsekwencjom cukrzycy. Ale my bardzo rzadko myślimy o tym, że nasze zdrowie psychiczne wymaga właśnie takich oddziaływań prozdrowotnych. Jeżeli my mamy nieustające bodźcowanie, duży poziom stresu, małą ilość snu, brak troski o siebie, brak wsparcia i takiej równowagi w zakresie relacyjności, i nieustające poczucie zagrożenia w różnych obszarach, no to, że to będzie miało konsekwencje związane z naszym zdrowiem psychicznym i że większość z nas znajdzie się w takim momencie, kiedy będzie wymagała jakiejś pomocy, wsparcia. I tutaj to jest taka nasza wspólna rola, żeby pokazać, że właśnie ta profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego są kluczowe. I to jest odpowiedź na pana kolejne pytanie, a mianowicie tak, my w centrach bardzo dużo oddziaływania w obszarze takiej upowszechniania wiedzy, edukacji, nasza strona, właśnie nasze spotkania, szkolenia, te wyjazdy, spotkania ze społecznością lokalną, angażowanie samorządowców, tak, osób istotnych w lokalnej społeczności, bo czasem to jest prężny samorządowiec, czasem to jest ksiądz, czasem to jest dyrektor szkoły, który od zawsze był społecznikiem i realizował różne działania, które będą miały na celu właśnie taką profilaktykę zdrowia psychicznego. W centrach jest na to przestrzeń. Ta elastyczność organizacji świadczeń w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego, możliwość doboru też odpowiedniego personelu tak wcześniej, i to jest też kluczowe, żeby państwo mieli świadomość, w dawnym systemie, jeżeli ktoś kontraktował poradnię zdrowia psychicznego, to konkretnie musiał zatrudnić ileś etatów lekarza, psychiatry w zależności od kontraktu, ileś psychologa, ileś terapeuty środowiskowego, na przykład w zespole leczenia środowiskowego. Ten system był sztywny. Jeżeli jakieś właśnie potrzeby populacyjne w danej społeczności były do zaopiekowania, to nie można było właśnie uruchomić tych dodatkowych oddziaływań. Teraz to daje taki przykład, na przykład pani doktor Ciuńczyk w Koszalinie, tak? Jeżeli mamy no, jakieś wydarzenie nawet tragiczne czy traumatyczne w naszej lokalnej społeczności, to w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego, jeżeli ktoś zatrudnia 11 zespołów środowiskowych, tak, wielu terapeutów, psychologów, to my możemy ich wysłać tam, gdzie oni są najbardziej potrzebni i zainterweniować w momencie, w którym no właśnie ta interwencja będzie miała najwyższy efekt. I być może uda nam się w tej sytuacji kryzysu no właśnie uratować czyjeś zdrowie i życie, ale też ta kolejna część, czyli też mówienie o tym, jakby jakie teraz działania my wszyscy możemy wspólnie podjąć dla takiej profilaktyki zdrowia psychicznego, no jest takim elementem koniecznym do wprowadzenia.
Ja może jeszcze... Jeszcze uzależnienia, jakie są, tak? A to jeszcze chciałam tylko uzupełnić odnośnie jakby wpływu pandemii na nasze życie, bo jakby bardzo często pochylamy się nad tym wpływem takim społeczno-psychologicznym. Natomiast pamiętajmy o tym, że wirus SARS-CoV-2 jest wirusem neurotropowym. Są takie badania, które były ostatnio opublikowane, że niestety przybycie zachorowania na COVID-19 no, też bardzo wpływa na funkcje poznawcze. Bardzo dekompensuje, destabilizuje układ nerwowy i też długoterminowo te konsekwencje mogą być przeogromne. Mówi się o tym, że ciężka postać zachorowania na COVID to jest mniej więcej ubytek sprawności poznawczej w wysokości 10 punktów IQ, czyli to są ogromne tak naprawdę straty i deficyty poznawcze. Też mówiąc o tych konsekwencjach psychologiczno-społecznych i pochylając się nad dziećmi, które chyba najwięcej jakby strat poniosły, ponieważ no, tam była ogromna niestabilność, utrata poczucia bezpieczeństwa, takie zmierzenie się z tym, że w naszym życiu przydarzają się rzeczy, którymi nie mamy kontroli, są nagłe, niespodziewane, powoduje, że no, te dzieci za moment dorosną, one nie nabrały zdolności adaptacyjnych, nie wytworzyły sobie więzi, no, pewne rzeczy z dojrzewania im trochę umknęły, trochę się zniekształciły poprzez i wojnę, i poprzez pandemię, oni za chwilę dorosną. My nie mamy czasu, żeby już organizować jakoś te centra A. Myślę, że tworzenie właśnie tych Centrum Zdrowia Psychicznego B, tam gdzie no jakby lokalnie pacjenci dostają tak naprawdę taką kompleksową, bardzo elastyczną opiekę, jest naprawdę priorytetem w tej chwili, ponieważ no, ci młodzi ludzie wchodzą w okres dorosłości, są młodymi dorosłymi osobami, które no, na wstępie tego dorosłego życia no, mają już ogromne straty i wymagają naprawdę bardzo szerokiej, kompleksowej pomocy. Czyli mamy ten aspekt psychologiczny, ale też aspekt neurobiologiczny, który pewnie też będzie miał pokłosie przez wiele, wiele lat. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że taka paradoksalna korzyść z tej pandemii jest taka, że jakoś bardziej chyba społecznie zwróciliśmy uwagę na zdrowie psychiczne. Zaczęło się wtedy więcej na ten temat pisać, mówić, bo wszyscy sobie uświadomili, jak ta sytuacja na ich zdrowie psychiczne może wpływać. I o ile mam takie doświadczenie, że przedtem z takim tematem właśnie chorób psychicznych nie było łatwo się dostać, media nie były zainteresowane, o tyle w pandemii, no... Tak paradoksalnie taką korzyść odnieśliśmy, że więcej o tym mówimy, bardziej mamy tę świadomość. I też takie mam osobiste doświadczenie, jak w tym pierwszym okresie pandemii Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonowało. Mam takie wrażenie, że te, które zdążyły się otworzyć i wdrożyć różne swoje procedury, że tam ten kryzys takiego pierwszego szoku, kiedy był ten lockdown i nic nie wiadomo było, co się będzie dzieje, ta grupa pacjentów była zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, bo miałam, że tak powiem, mogłam porównać dwie grupy pacjentów. I to Centrum Zdrowia Psychicznego też w dużym stresie, też z dużą absencją i wszyscy się bali. Jednak pacjenci byli ogarnięci, zaopiekowani, nie było trudności z dostępem, chociażby zdalnym. Szybko zostały uruchomione takie, no już nie może przez kamerę, ale chociaż przez telefon. I znaliśmy tych pacjentów i mogliśmy ich zaopiekować. Gorzej mieli ci, którzy nie byli objęci tą odpowiedzialnością terytorialną i tam rzeczywiście dużo było skarg, problemów i trzeba było łatać dziury, no, różne ośrodki w różny sposób to robiły. Także myślę, że to jest przyszłość, rzeczywiście taka opieka podstawowa, bo my znamy wtedy to środowisko, znamy też lokalną społeczność i znacznie łatwiej wtedy pomóc jest. I punkty koordynacyjne zgłoszeniowe były czynne i przyjmowały pacjentów pierwszorazowych, co nie było taką normą, bo niektóre poradnie zdrowia psychicznego nie mogły przyjmować pacjentów pierwszorazowych, których trzeba po prostu zobaczyć osobiście. I tu jeszcze pan pytał o uzależnienia. Może ktoś będzie mógł odpowiedzieć z pań? Uzależnienia często się wiążą z problemami psychicznymi, takimi, które no bardziej... dotyczą nas psychiatrów i wtedy mówimy o takiej dużej grupie pacjentów z tak zwaną podwójną diagnozą i to jest taka część już tej specjalistyki, którą chcemy w ramach reformy ogólnej psychiatrii rozwijać. Czyli osoby, które albo się uzależniły w przebiegu swojej choroby psychicznej, albo mają objawy choroby psychicznej na skutek uzależnienia, prawda? To już niezależnie od tej kolejności oni mogą potrzebować nie tylko leczenia odwykowego,
ale także leczenia właśnie psychiatrycznego. Więc tutaj ta współpraca musi być realizowana. No i no ta reforma, która się tam toczy w opiece uzależnień, przewiduje współpracę z centrami zdrowia psychicznego. I, no ale to tak naprawdę też lokalnie się będzie musiało zorganizować, prawda? I to jest ta siła, że ci ludzie się będą znali, tak? Ci pracują w uzależnieniach, ci zajmują się zaburzeniami psychicznymi, będą się znać, będą mieli ze sobą kontakt i wtedy no nie będzie to szło takie odgórnie, tylko właśnie oddolnie, w ramach takiej lokalnej społeczności. Więc no, nie wyobrażam sobie, żeby to miało nie być współpracy. Tak jak między psychiatrią dzieci i młodzieży i psychiatrią dorosłych, też ta współpraca musi być. No bo to całe społeczeństwo obejmujemy naszą opieką. Jakoś pani doktor chciałaby podsumować? Pani doktor Anna Dewuka? Patrzymy, czy jakieś pytania. Możemy też odpowiedzieć na pytania już tak indywidualnie, jeżeli państwo będą chcieli, bo jeszcze tutaj... To nie, to zapytaj. Dzień dobry, Aneta Pawłowska, Krać Polskie Radio. Chciałam zapytać o termin wdrożenia Centrów Zdrowia Psychicznego jako już systemowego rozwiązania. Wiemy, że pilotaż jest zaplanowany do końca 2022 roku, czyli zostało tylko pół roku. Pewnie państwo, panie już wiedzą, na jakim etapie jest przygotowywanie ustawy i czy rzeczywiście uda się od przyszłego roku wprowadzić to jako systemowe rozwiązanie. Dziękuję. Tutaj niestety nie będę miała jednoznacznej odpowiedzi. A dlaczego? Dlatego, że jakby plan pierwotny zakłada jakby domknięcie tej perspektywy legislacyjnej, ale żeby można było przeprowadzić postępowania konkursowe w systemie na przyszły rok, one musiałyby się zacząć tak naprawdę już to szykowanie do konkursów na jesień. Więc to jest krócej niż 6 miesięcy. To, o czym mówiliśmy, na ten moment my wdrożyliśmy nowe rozwiązanie testowe, czyli te centra typu B, dlatego że to, co udało się zrobić w zeszłym roku, i to jest jakby też wielka zasługa całego środowiska samorządowców, lokalnych NFZ-ów, to podzielić całą Polskę i przygotować już zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia mapę, czyli mamy już taki plan w każdym regionie, kto będzie po kolei jakby brał odpowiedzialność terytorialną, w którym regionie można by było stworzyć centra typu B, w którym regionie centra typu A, ale też jakby chcemy wykorzystać wszystkie możliwości inwestycyjne w tych obszarach, czyli też zidentyfikowaliśmy, gdzie są ewentualnie jakie braki, gdzie jeszcze można by było negocjować ze szpitalem powiatowym. I to jest bardzo dużo działań. Trzeba przeprowadzić nowelizację nie tylko ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ale też nowelizację ustawy o działalności leczniczej i o świadczeniach zdrowotnych. Pomimo tego, że jest taki plan, że to będzie jedna ustawa zbiorcza, która zmieni te wszystkie ustawy, to najprawdopodobniej to się zadzieje do końca tego roku. Czyli nie zdążylibyśmy przeprowadzić postępowania konkursowego, po pierwsze na te 75 centrów, które już działają, a po drugie na kolejne centra, które należałoby zakontraktować wtedy początkiem przyszłego roku albo w połowie przyszłego roku, bo tak kończy się większość umów w zakresie opieki psychiatrycznej w Polsce. Więc jest taka decyzja ministra zdrowia, że jeżeli nie zdążymy z tą legislacją, to jeszcze o jeden rok, żeby domknąć te postępowania konkursowe i właśnie domknięcie koszyka świadczeń gwarantowanych, program pilotażowy zostanie przedłużony, czyli do końca 2023 roku. Na tą ostateczną decyzję, to wszystko zależy właśnie od, że tak powiem, szybkości procedowania tych wszystkich zmian. Czekamy, ona powinna być w najbliższym czasie, przy czym decyzja jest taka i tutaj mówię, nie musimy się martwić akurat w tym obszarze, że jeżeli program pilotażowy zostanie przedłużony o kolejny rok, to nie będzie tak, że będziemy czekać z kolejnymi centrami. Czyli tak naprawdę kolejne centra będą mogły zostać przyłączone do programu pilotażowego i w miarę możliwości, tak jak będą one gotowe, no jak dotychczas, kontraktowane w trybie wnioskowym. I tutaj już na naszej stronie, tej czzp.org.pl, jest taka informacja, że Biuro do Spraw Pilotażu w sposób ciągły zbiera deklaracje z poziomu Polski od centrów zdrowia psychicznego, które są gotowe. Czyli my opublikowaliśmy standard organizacyjny
i każde centrum, które na przykład brakuje mu jakichś elementów, tak naprawdę ma już ten czas przygotowawczy, żeby na przykład dokontraktować leczenie środowiskowe albo już poszerzać swoją ofertę w zakresie poradni zdrowia psychicznego, żeby w tym okresie, w którym my przeprowadzamy ten nabór, no być gotowym do zakontraktowania takich kompleksowych świadczeń. Czyli jakby plan jest taki. Tak, jeszcze pan chciałby, panie Szymanie, tak? Szymon Królikiewicz, chciałem się zapytać może pani doktor Mosiołek, ale może też pozostałych pań, o różnicę między centrum typu A i centrum typu B. I jak rozumiem, panie promują centrum typu B i chciałem się zapytać, w takim razie, skoro one są takie dobre, to po co nam jeszcze centra typu A? To, żeby to jakby trochę wyjaśnić, nie promujemy centrów typu B. I teraz to może coś źle wybrzmiało, ale to ja skoryguję. Mówimy, że to jest dobre, że my poszerzyliśmy możliwość kontraktowania o centra typu B. O co chodzi? Centra typu B to są centra, które oferują kompleksowe leczenie w zakresie leczenia ambulatoryjnego, dziennego, środowiskowego i opieki doraźnej. Czyli w skład takiego centrum zdrowia psychicznego nie wchodzi tylko oddział stacjonarny. A dlaczego to jest ważne, że my poszerzyliśmy ofertę o kontraktowanie centrów typu B? Dlatego, że jak przygotowaliśmy właśnie mapę dla całej Polski, to są powiaty albo dzielnice czy regiony, w których nie ma żadnego szpitala wielospecjalistycznego. Ja dam taki na przykład powiatu z Małopolski, Wieliczka, tak i powiat Wielicki. Nie ma sensu tam budowanie szpitala. Nigdy nie będzie tam łóżek stacjonarnych, żadnych innych, tak? I teraz blokowanie, a to jest miasteczko, tak, które ma dużą populację, około 100 tysięcy mieszkańców razem z powiatem, i jakby ta kompleksowość tam, lokalna, ta najważniejsza, czyli że dostępność do leczenia ambulatoryjnego, dziennego, punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, opieki doraźnej w sytuacji kryzysu, ona jest kluczowa. Ona być może spowoduje, że nie będzie konieczna ta hospitalizacja, a leczenie wtedy stacjonarne będzie dostępne w najbliższej możliwej lokalizacji, czyli w sąsiednim powiecie, tu akurat będzie w Krakowie dostępne. I dzięki temu my nie będziemy mieć na mapie Polski tych białych plam, czyli że centra zdrowia psychicznego będą tylko tam, gdzie są łóżka szpitalne i one będą wtedy całą kompleksową ofertę miały i realizowały. Centra typu B będą współpracowały z podmiotem, który właśnie realizuje świadczenie stacjonarne, czyli to leczenie szpitalne, ale same będą całą tą kompleksową opiekę. A centra typu A oczywiście w miejscach, w których są możliwe, to my nie kontraktujemy centrów typu B, tylko centra typu A. Tutaj pani doktor Mosiołek akurat właśnie mówiła o powiecie piaseczyńskim. No tam też nie ma szpitala i oddziału szpitalnego. Taką ofertą dodatkową dla centrum typu B jest możliwość stworzenia takich kryzysowych miejsc hostelowych, tak? To nie jest oddział szpitalny, tylko to jest takie miejsce, gdzie na przykład w poważnym kryzysie, tak, ja jestem w stanie na przykład zostać na jedną noc. To są bardzo różne trudne sytuacje życiowe, kiedy jakby my nie wiemy, czy to na ten moment jest jeszcze tak wysokie ryzyko, że nie możemy odesłać pacjenta do domu, tak, bo jest ryzyko jakiegoś zdarzenia poważnego, czy bezpośredni stan zagrożenia życia. Być może jak będzie z nami całą dobę, będziemy w stanie przegadać ten kryzys, uruchomić zasoby rodzinne, tak, zacząć już to leczenie interwencyjne, zorganizować sieć pomocy, to nie będziemy musieli pacjenta wysłać do szpitala i po tych dwóch dniach na przykład, czy jednym pobytu na takim miejscu kryzysowym, hostelowym, leczenie już w zakresie poradni czy oddziału dziennego będzie wystarczające. Czyli to jest taki koncept dla centrów typu B. One są takim pewnym rozwiązaniem właśnie kompromisowym w tych miejscach, gdzie nie będzie dostępności. A na początku reformy powstawały typu A, ponieważ szpitale psychiatryczne, czy takie miejsca, gdzie były, to miały największy potencjał, jeżeli chodzi o personel, jeżeli chodzi o ludzi. Tam byli lekarze, terapeuci, no więc tam łatwiej było zorganizować te pierwsze centra zdrowia psychicznego. Oni mieli albo już działające różne struktury, takie środowiskowe, no albo było kim to stworzyć. Więc dlatego to się zaczął ten ruch od
od takich miejsc związanych ze szpitalami, chociaż ruch taki odśrodkowy, czyli tak jak pan powiedział, że promujemy B, no w pewnym sensie promujemy, bo nam chodzi o to, żeby wszędzie były te centra, nie tylko przy szpitalach, prawda? Więc w tym sensie ja bym się zgodziła, że trochę promujemy, bo, tak, bo to jest ten kierunek. Tak. To jest ten kierunek. Myślę, że tak. To jest bardzo ważne, że my promujemy jakby kompleksowość, dostępność i to, o czym mówiliśmy. To znaczy, no nie może być takiej nierówności w dostępie, że mieszkam w Krakowie czy w Warszawie, tak? To ja mam bardzo dobrą, kompleksową ofertę i leczenie, tak? A jak będę mieszkać w Mławie, tak, dokładnie, to powiedzą mi w bardzo poważnym kryzysie, tak? Jeszcze kiedy jestem na przykład z małym dzidziusiem w domu, tak? W kryzysie depresyjnym, że jakby oferta dla mnie jest za 5 miesięcy. I jakby to jest teraz takie nasze największe wyzwanie, żeby w tych miejscach, gdzie dotychczas nie było dobrej, kompleksowej opieki, ale też takiej dostępnej, która będzie dostępna wtedy, kiedy ja naprawdę jej potrzebuję dla ratowania swojego zdrowia i życia, właśnie zorganizować tą pomoc. Może jeszcze tylko dodam, że jakby jeśli pacjent z takiego Centrum Zdrowia Psychicznego B, czyli bez oddziału stacjonarnego, będzie potrzebował hospitalizacji psychiatrycznej, to ona oczywiście jest możliwa i wręcz konieczna. To nie znaczy, że on jej nie dostanie. On ją dostanie w najbliższej placówce i też to Centrum Zdrowia Psychicznego B będzie z tą placówką współpracować, żeby ta opieka była też kompleksowa w miejscu, gdzie pacjent będzie przebywał. Natomiast nawet tutaj były przywoływane małe miejscowości i jakby spoza dużych aglomeracji miejskich, ale na terenie Warszawy tak naprawdę, czy w aglomeracji warszawskiej są 4 specjalistyczne duże szpitale psychiatryczne. Pacjenci już tam trafiają i też tak naprawdę te szpitale funkcjonują, mają skoordynowaną opiekę, są to szpitale wielospecjalistyczne, więc też pacjenci z tych takich ościennych miasteczek będą i tak do nich trafiać. Chodzi o pewną elastyczność i chodzi o współpracę i o to, żeby ten pacjent w miejscu jakimś mniej dostępnym miał to wszystko, co pacjent, który mieszka na przykład, nie wiem, na Makotowie w Warszawie. Chciałabym podziękować i powiedzieć, przypomnieć, uczulić nas na to, że to my wszyscy razem działamy dla nas wszystkich i w tym kontekście też bardzo ważne jest to, żeby no, dofinansować psychiatrię, tak żeby ona nie była, no, żeby osoby, specjaliści nie odchodzili do prywatnego sektora, żeby to była rzecz dostępna dla nas wszystkich na jak najlepszym poziomie, więc też bardzo o to apelujemy, też o takie wspieranie tego, żeby, no żeby politycy decydowali o takim rozłożeniu tych kosztów, żeby to było więcej niż na tę psychiatrię, bo im więcej będzie pieniędzy, tym łatwiej i ciekawie będzie można ten system zorganizować, a też jest tak, że my mamy teraz szansę zrobić wspaniały system na taki i też dużo jest świetnych takich pomysłów i też myślimy na przykład o tym, żeby zrobić oddział dla kobiet w ciąży, czy z małymi dziećmi, żeby może by się udało robić szpitale dla dzieci, gdzie byliby rodzice z dziećmi, że jest dużo możliwości, czy też na przykład władze lokalne mogą wspierać centra tworząc i zresztą wspierają w niektórych miejscach, tworząc mieszkania chronione, gdzie się, no to jest oczywiste, też taką jest formą pomocy we wróceniu do życia. Chciałabym bardzo podziękować i